Czyste emocje. Czyste emocje i u nas kolejny, zawsze w cudzysłów to biorę, kryminalista. Przed chwilą mieliśmy prawdziwą historię z Wrocławia, a teraz mamy prawdziwego autora kryminałów z Wrocławia, ale nie z prawdziwą historią, tylko z historią kryminalną, czyli z najnowszym kryminałem. Mieczysław Gorzka jest u nas, przyniósł nam lilię. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jest, moja najnowsza książka, Lilijki, świeżutkie jeszcze. Lilijki, to ty tak sobie... Ja sobie tak zdrabniam oczywiście, tak. Bo to ładne kwiatki są, ale książka ma tytuł Lilię. No właśnie. Parę rzeczy nam się tutaj składa, bo tak, w tym roku mamy rok romantyzmu polskiego. Kiedyś przecież Mickiewicz, zdaje się, że o liliach piękne słowa napisał, prawda? Pani zabija pana, zabiwszy grzybie w raju, na łące przy ruczaju grób, lilią zasiewa, zasiewając tak śpiewa, rośnij kwiecie wysoko, jak pan leży głęboko, jak pan leży głęboko, tak ty rośnij wysoko. No i właśnie, to jest ten romantyczny trop, który gdzieś powiódł ciebie, Mietku, tutaj na ten tytuł Lilię, czy też trop botaniczny, ogrodniczy, zielarski nawet, bo ostatnio krwawnica. Tak, no jako tak się złożyło, że tytuły ostatnich dwóch moich książek to są kwiaty, ewentualnie rośliny, zioła, ale no tutaj zasugerowałem się naszym wielkim wieszczem narodowym Adamem Mickiewiczem. Zawsze lubiłem balladę Lilię. Zawsze widziałem w niej gigantyczny potencjał na taką historię, albo na horror, albo na kryminał, bo przecież to jest niesamowita historia. No i tak sobie pomyślałem któregoś pięknego dnia, jakby ta historia mogła wyglądać współcześnie. No i nie zastanawiając się dłużej, usiadłem i zacząłem pisać swoją wersję Lilii. Oczywiście no, mnie pociągnęło trochę inaczej w stronę kryminału. Tam się dużo rzeczy dzieje, ale tak, inspirowałem się Adamem, a to, że akurat w Narodowym Czytaniu teraz w tym roku był Mickiewicz, to był czysty przypadek. Lilię, krwawnica i autor, który mówi, no chciałbym pisać więcej, ale te dwie książki w roku, bo ja mam takie déjà vu, niedawno się widzieliśmy krwawnicami. Ja widzę, że ty się cieszysz tymi zbrodniami swoimi, które opisujesz. No może zbrodniami jesteś... może się nie cieszę, bo to głupio by zabrzmiało, ale cieszę się książkami. Naprawdę się bardzo cieszę, że udaje mi się pisać te dwie książki rocznie, ponieważ no ja mam, w przeciwieństwie do innych autorów, ja mam taki problem, że ja dużo nie piszę. Może wolno piszesz? Wolno piszę, tak, wolno piszę. Zawsze się zastanawiam, zawsze muszę sobie pewne rzeczy przemyśleć. Czasami mam takie okresy, gdzie tydzień nic nie piszę, bo akurat myślę, tak. Nawet sobie tego nie zapisuję, tylko po prostu myślę, tak. Obmyślam, a potem siadam i spróbuję to ogarnąć, te wszystkie moje myśli, no i powstaje z tego książka. Dlatego to pisanie idzie mi wolno i na razie dwie książki rocznie to jest chyba maksimum, co jestem w stanie z siebie wyciągnąć. I tak jest dobry wynik, ale powiedz mi, myślisz nad tym, gdzie by umieścić bohatera, czy gdzie by umieścić zbrodnie, bo no już wiadomo, no, jesteś zainspirowany balladą Mickiewicza, Lilię swoją drogą, mi tu bardzo wyznacza taką jakość pisarską, jeżeli pisarze sobie nie wiem, cofają się w czasie do czasów romantycznych albo średniowiecznych i mają tam różne przemyślenia, to jest takie, mi się bardzo podoba takie podejście też trochę erudycyjne do... No mam nadzieję, że kogoś zainspirowałem do tego, że sięgnie po tą balladę Lilię i ją przeczyta. No, albo ja, przynajmniej do Muzeum Pana Tadeusza. Albo, dokładnie, a ja pamiętam, że jak miałem bardzo mało lat, to kiedyś mama moja usiadła i mówi, coś ci przeczytam. I przeczytała mi właśnie balladę Lilię. I to mnie strasznie zapadła mi w pamięć. Nawet pamiętam, że później ją tyle razy czytałem, że tak niechcący nauczyłem się jej na pamięć. Oczywiście teraz całej bym nie powtórzył, ale dużymi fragmentami jeszcze ją pamiętam. No i nagle pomyślałem sobie, no dlaczego nie, spróbuję napisać tą historię po swojemu. No oczywiście wieszcz Adam jest wielki i oddajmy mu honor, że jednak jego lilie są klasyczne, natomiast ja chciałem takie lilie kryminalne zrobić. Zresztą tam trochę o inne lilie chodzi niż u Mickiewicza, ale to zostawiam ziarno, jak powiedziałeś, to zostało bardzo dawno temu zasiane. Ja patrzę na okładkę tej książki, okładka, która
szczerze mówiąc, troszeczkę mi horror przypomina. Postać nie wiadomo, czy to jest ofiara, czy to jest, powiedzmy, bestia, jeszcze taki kolor, a nie inny. Krwawy bym mocno powiedział. No ale właśnie, Krwawnica to był thriller z elementami obyczaju. Mówisz o tych dwóch książkach, że wolno. Jak tam ta książka ciebie rozwinęła jakoś, żeby powrócić do tego przed momentem jeszcze niechcianego Zakrzewskiego? No tam ta książka to był mój oddech taki. Uh-huh. Ja po 5 książkach z Zakrzewskim, kiedy spędziłem z nim wiele lat, dzień w dzień praktycznie, to miałem go przesyt i w pewnym momencie stwierdziłem, że no nie jestem w stanie po prostu napisać dalej Zakrzewskiego, ponieważ no straciłem czucie tej postaci. Nie wiem, co on dalej będzie robił. Po prostu nie miałem pustkę w głowie. No i powiedziałem sobie, że no dobra, no to zrobimy sobie taką przerwę. Zresztą zawsze chciałem zrobić pewną odskocznię od Zakrzewskiego. To nie jest tak, że zawsze planowałem pisać tylko i wyłącznie Zakrzewskiego. Po prostu tak wyszło, że poszło 5 książek z Zakrzewskim jako tym głównym bohaterem. Potem zrobiłem sobie przerwę właśnie na Krwawnicę, a że zawsze miałem w planach napisać taki thriller. No taki, powiedzmy, trochę taki inspirowany różnymi, no można by było powiedzieć, że zapożyczyłem z bardzo wielu miejsc różne pomysły na ten thriller. Zawsze chciałem coś takiego napisać, bo ja bardzo lubię horrory i takie klimaty grozy, więc pomyślałem sobie, że zrobię taki klimat, ale tak, żeby trochę się wydawało, że tam występują jakieś siły dziwne, nadprzyrodzone, a potem jest takie wytłumaczenie takie czysto ludzkie, czyli tam są ludzie, nie ma żadnych sił nadprzyrodzonych, ale za to jest taki efektowny finał i ten finał zawsze... Pierwszy wymyśliłem finał tak naprawdę tej książki, a potem dopisałem sobie, jak do tego finału doszło. Ja chciałbym zapytać o tego, taki backgroundzik dla tych, którzy cię pierwszy raz widzą w naszym studiu albo słyszą, bo ty powiedziałeś o 5 książkach z nadkomisarzem Marcinem Zakrzewskim, no to powiedzmy, że to są 2 serie i że właściwie ty się zacząłeś razem z Marcinem Zakrzewskim, więc jesteś... Tak jest, zaczęliśmy... Powinien być dla ciebie ważny mimo wszystko. Tak, jest dla mnie ważny. No, tak naprawdę debiutowałem Marcinem Zakrzewskim, wtedy jeszcze komisarzem. No, awansowałem go w międzyczasie, bo jest bardzo dobrym policjantem, więc no, szkoda mi go było, że jest tylko komisarzem, więc zrobiłem go nadkomisarzem. A co jest nad komisarzem? Inspektor. Inspektor. No inspektorem nie zostanie, bo to już jest raczej powinien wtedy... Nigdy nie mów, nigdy. No, chociaż nie wiem, dobra. Prędzej go zdegradują, bo jest jednak taki dosyć... haza własnymi ścieżkami, a to się nie zawsze podoba. Więc napisałem Martwy Sad. To miała być pojedyncza książka, ona się ukazała w 2019 roku. Zresztą cały czas bardzo dobrze się sprzedaje, jeżeli ktoś chce... I mówi się o niej, no nawet wchodząc do tego studia usłyszałeś, czytałam od Magdy Majcher, a czytałam Martwy Sad. Tak, bardzo się z tego cieszę. Audiobook też jest bardzo popularny cały czas na portalach, jest na topkach, jeszcze cały czas po tych latach. Potem były kolejne 2 książki z Zakrzewskim, czyli Iluzja i Totentanz. To był taki cykl Cienie przeszłości, który zamknąłem i jak gdyby wszystkie wątki się tam pokończyły, ale że stwierdziłem, że no, mam jeszcze pomysły na Zakrzewskiego. To jest taki dla mnie bohater długodystansowy, czyli jak Ionesbo u Ionesbo. Więc pomyślałem sobie, że na pewno jeszcze napiszę jakieś książki i ciśnienie czytelników było duże, więc rozpocząłem kolejny cykl, który zaczyna się książką Polowanie na psy. Potem druga książka to jest 9. No i tego cyklu już nie skończyłem, bo przyszedł właśnie mi ten kryzys taki, jeżeli chodzi o postać nadkomisarza już Zakrzewskiego. Więc zrobiłem sobie przerwę na Krwawnicę. I teraz co, otwierasz nowy cykl? Nie. Mam przerwę na Krwawnicę. Nie skończyłem jeszcze cyklu Wściekłe psy. Prawdopodobnie ta trzecia książka zamykająca cykl Wściekłe psy ukaże się gdzieś za rok, ponieważ no, będę nad nią pracował od przyszłego roku. Czyli mamy spin-off. A tu mamy spin-off, tak, taki klasyczny spin-off. Zresztą ja już mam dość cykli takich, które wiążą się ze sobą, przynajmniej u Zakrzewskiego, które wiążą się ze sobą fabularnie, więc pomyślałem sobie, że następne książki z Zakrzewskim to będą po prostu pojedyncze książki, które no, będą się łączyć tylko głównymi bohaterami, no i oczywiście ich życiem osobistym, bo no, nie mogę wymyślać im osobistego życia od nowa, oni cały czas mają jakieś swoje życie osobiste, które się rozwija. Natomiast historie kryminalne, które ja będę opowiadał, będą już po prostu takie
pojedyncze. Marcin Zakrzewski, Mieczysław Gorzka. Jacy podobni jesteśmy, no się okazuje. Jest już Marcin Zakrzewski z Mieczysławem Gorzką, goszczą w Radiu Wrocław Kultura. Nie rozmawiamy o najnowszej książce, o, jak to mówi Mieczysław, o lilijkach, czyli o liliach. What do the winds keep blowing?